Cześć wszystkim, z tej strony Czupryn, a w dzisiejszym filmiku chciałbym wam pokazać, jak przebiegł nam wyjazd na Lana Wolecku i jak i sama impreza. Tak więc tym razem musieliśmy wyjechać dzień wcześniej, około godziny 17, po to, aby być wypoczętym na pierwszy dzień rozgrywek. Droga była bardzo nadzwyczaj spokojna i jechało się bez mniejszych problemów. W naszym samochodzie jechał Bulson, Hedmer, Ksokej, ja i Luki, czyli nasz znajomy, który wgrał w przeciwnej drużynie w półfinale. A co z naszym piątym zawodnikiem, to jeszcze zaraz wam opowiem. Także dojechaliśmy do domku, gdzie mieliśmy wykupione dwa noclegi, zaczęliśmy się rozpakowywać i zwiedzać cały domek. Pomimo tego, że dom z zewnątrz nie wyglądał najlepiej i był położony na środku wielkich pól, to w środku było naprawdę przyzwoicie i elegancko. Zajęliśmy trzy pokoje i mieliśmy do dyspozycji trzy łazienki, co było dla mnie wielkim szokiem. Dlatego bez większych kolejek mogliśmy szybko się wykąpać, umyć zęby i zrobić krakeny. Do tego państwo mieli dwa pieski, z czego jeden był tak bardzo towarzyski, że przesiedział z nami prawie pół wieczora. Potrafił nawet przewracać się, podawać łapy, siadać i co byście tam tylko chcieli. Tak więc przyszedł poranek, jako kapitan drużyny zacząłem wszystkich budzić o godzinie 6 rano, aby bez spóźnień zdążyć na turniej. Wcześniej w środku nocy dojechały do nas trzy osoby, czyli nasz piąty zawodnik prof, jego brat Jagafan i jego znajomy Amro. Wszyscy się szybko ogarnęli i ruszyliśmy w drogę do hali Lega w Olecku. W jedną stronę była to odległość ponad 10 km. Najpierw musieliśmy jechać przez piaskowe drogi, gdzie było mnóstwo zakrętów i korzyło się tak, że jest mi do tej pory wstyd jeździć tak brudnym samochodem. A potem jeszcze kawałeczek fajną obwodnicą, gdzie można było nadrobić stracony czas na wcześniejszej wolnej jeździe. No i teraz czas przejść do samego turnieju. Był on naprawdę fajnie przygotowany. Po pierwsza wielka, ogromna hala, na której graliśmy, czyli wydaje mi się, że była to wizytówka tego miasta. Normalnie organizowane są tam zawody futsal, biegi czy coś takiego. W tym samym budynku każdy, kto chciał, mógł zjeść sobie coś ciepłego. My drużynowo poszliśmy na tortille i w sumie nie żałuję. Za 8 zł można było sobie podjeść, a co najważniejsze, tortilla bardzo dobrze smakowała. Po drugie, sprzęt komputerowy był naprawdę dobry. Stałe 300 fpsów na kompach sponsorowanych przez NTT, monitory 144Hz od Benka i do tego krzesła AK Racingu. Ale co by nie mówić, jest to ogromna zasługa Buddy Play, która to wszystko załatwiła. Zrobili nawet strefę relaksu, gdzie mogliśmy sobie poleżeć na ich wielkich poduchach. Inni mogli pograć w gry wyścigowe i Kinecta, a inni jeszcze wzięli udział w turnieju FIFA o skina do CS-a. Po trzecie, fajnie rozbudowana scena, na której graliśmy. Rzutnik, z którego mogliśmy oglądać inne spotkania i fajnie rozstawione trybuny, z których wszyscy kibicowali. A no i jeszcze muszę koniecznie wspomnieć o pucharach, które były do wygrania. Były do wygrania za wszystkie trzy miejsca, były dosyć masywne i fajnie wykonane. I uprzedzam od razu pytania, te puchary po prawej są za turniej z LoL'a. W międzyczasie, szczególnie pierwszego dnia, musieliśmy pomóc ogarniać resztę graczy, żeby nie było aż takich opóźnień spowodowanych przez głupie pytania i problemy. To działało nas około 5 i pomagaliśmy we wszystkim. Ciągłe problemy, bo gracze nie potrafili podłączyć sprzętu, zmienić rozdzielczości czy zalogować się na swoje konto Steam. Większość nawet nie brała swoich ustawień, czyli konfigów, i grała na tych, co już są, a celowniki robili na przeglądarkowych generatorach. Ogólnie to spora liczba osób nawet nie wzięła swojego sprzętu, a głównie słuchawek, podkładek i klawiatur. Nie wiem, dla mnie to jest niedorzeczne i w ogóle byłem w szoku. I po tamtej akcji postanowiłem, że nagram vloga o tym, jak przygotować się na LANa i co ze sobą wziąć. Ogólnie rzecz biorąc, nie ujmując dla naszych rywali, to wszystkie mecze były dosyć łatwe. Pierwszy wygrany do zera, kiedy to Kesha zaczynaliśmy po stronie terrorystów, a drugi do jednego. Dopiero większe schody zaczęły się w półfinale, bo wygraliśmy mecz do 4. A w finale pierwsza mapa wygrana do 6, a druga zakończyła się w taki sposób, że wszystkim przeciwnikom wyłączyły się komputery przy wyniku bodajże 13-3 i oddali mecz walkoverem. I w taki sposób wygraliśmy kolejny turniej, zgarnęliśmy 1000 zł i fantastyczny puchar. No i jeszcze poza samym graniem mieliśmy znowu możliwość integracji, szczególnie pierwszego dnia. Wyskoczyliśmy najpierw nad jeziorko, aby schłodzić się, bo było naprawdę gorąco. Fajna plaża, lekkie zacisze, spokój i w ogóle świetne miejsce. Poskakaliśmy z pomostu, bo był on chyba główną atrakcją nad tamtym brzegiem. Troszeczkę popływaliśmy i wróciliśmy do domu. A tam przygotowaliśmy sobie grilla, głównym kierownikiem grillowania był prof. To on rozpalał ogień i przekładał boczek, karkówkę i kiełbaski. Ach, jak ten sobie przypomnę smak, pycha. Tak więc w taki sposób minął nam cały turniej i cała otoczka poza turniejem. Wszyscy czekamy na kolejny, a będziemy już próbować uderzać coraz dalej w większe ogólnopolskie turnieje.
Jeżeli spodobał Ci się filmik i chcesz być na bieżąco z nowościami, kliknij łapkę w górę, subskrybuj kanał, polajkuj profil na Facebooku i dołącz do grupy Steam. Do następnego razu. Cześć!